Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Notur, a dziś przychodzę do Was z dwoma dużymi newsami odnośnie Farming Simulator 22. Nie będę przedłużał tego wstępu, przejdźmy może od razu do konkretów, bo są to naprawdę bardzo ważne dwie informacje. Tak więc subskrybujcie kanał, bo zobaczcie ilu z Was mnie ogląda, a jeszcze nie subskrybuje. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli materiał oczywiście Wam się spodoba oraz komentarz, bo jestem ciekaw Waszego zdania w dzisiejszym temacie. Tak więc zaczynamy. Pierwsza ważna i duża informacja jest taka, że Giant Software poszukuje pracowników na poszczególne stanowiska. Giant pisze na blogu, że społeczność farminga cały czas się rozrasta, co za tym idzie, potrzebują więcej ludzi do pracy przy samej grze. Giant poszukuje głównie koordynatora społeczności w Niemczech, ale oferuje też inne wolne stanowiska w poszczególnych miastach. Tutaj macie całą listę. Więc jeżeli szukacie pracy za granicą, a interesuje was praca na którym ze stanowisk w Giant Software, to podali oni link do aplikowania się oraz link, w którym możemy zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji na temat pracy w Giants. Także jeśli ktoś z was ma takie ambicje oraz umiejętności, aby pracować przy Farmingu, to się aplikujcie. Teraz przejdźmy do drugiego, moim zdaniem ważniejszego dzisiaj newsa dotyczącego Farming Simulator 22. Oficjalnie zapowiedziany został nowy dodatek o nazwie Farm Production Pack. Tak więc przeanalizujmy od początku, czym ten dodatek ma tak właściwie być. Musisz zapewnić płynną i zrównoważoną działalność rolniczą, zwłaszcza jeżeli chodzi o logistykę i zarządzanie zasobami. Powinieneś także zacząć myć swoje uprawy. Dzięki pakietowi Farm Production Pack firmy Deutsch Modding Incorporated, i Giant Software, możesz wkrótce rozszerzyć swoją działalność o różnorodne opcje dostaw i dystrybucji, w tym magazynowanie. Premiera już 30 kwietnia na PC i konsole. Możesz już teraz złożyć zamówienie w przedsprzedaży. Po początkowych opisach wysnuć możemy to, że do gry zostanie dodana funkcja dystrybucji produktów oraz logistyka, ale przejdźmy dalej. W zestawie znajdują się ponad 20 nowych maszyn, budynków, punktów sprzedaży i nie tylko, dzięki którym możesz rozszerzyć swoją działalność. Niezależnie od tego, czy chcesz rozpocząć małą działalność, czy rozszerzyć już dobrze prosperującą działalność. Pakiet produkcji rolnej zawiera zawartość pozwalającą na zarabianie na początku gry. Mówimy tutaj o dochodach pasywnych, a także dużo rzeczy, do których możesz dążyć. Czyli wychodzi na to, że Farming Simulator bardzo może zmienić się jeśli chodzi o początek rozgrywki, a bardziej chodzi o to, że dostaniemy nową możliwość zarabiania na początku gry, no oczywiście pasywnie. Zanim zajmiesz się rozszerzoną ekonomią i zbudujesz swoje imperium logistyczne, możesz zacząć od ustawiania nowszych, mniejszych, a zatem tańszych turbin wiatrowych. Nowe panele słoneczne są jednak wyposażone w zdalnie sterowanego robota, który oczyszcza je z pyłu z Twoich pól. Jak widać, Giants umie zaskoczyć. Dostaniemy nowe turbiny wiatrowe oraz panele, które to będziemy musieli czyścić z pyłu. Ciekaw jestem, jak mechanika ta będzie działała, ale pewnie dowiemy się po premierze. Zresztą pod koniec jeszcze zaprezentuję wam zawartość tego DLC, to sprawdzimy, co to za turbina oraz nowe panele. Niezależnie od tego, jak ładny jest ten dochód pasywny, jeszcze ładniejsze są nowe szopy, które możesz budować dzięki funduszom, które wciąż napływają. Otwarte, zamknięte, małe, średnie, duże. Wybieraj. Można je również dostosować przed użyciem do przechowywania maszyn, palet, bel lub materiałów sypkich. Okej, okay, czyli dodadzą nam nowe szopy, które prawdopodobnie nie będą bezużytecznym obiektem, tylko będziemy mogli je w jakiś sposób wykorzystać. Lecimy jeszcze dalej. Prędzej niż później zauważysz, że rynek wokół Twojego gospodarstwa rozwinął się i stał się bardziej wymagający. Nowe punkty sprzedaży charakteryzują się dynamicznymi cenami i codziennym zapotrzebowaniem. Automaty, vendingowe, stragany, a także supermarket i sklep rolniczy z artykułami rolnymi nagradzają szybkie dostawy odrobiną ekstra. Czyli z tego co zrozumiałem, to zostanie dodane coś na wzór dynamicznej ekonomii, bo skoro rynek ma się rozwijać, a dodatkowo mają pojawiać się zapotrzebowania oraz dynamiczne ceny co pewnie zwiastuje ich zmienność, to innej opcji chyba nie ma, ale zaznaczam, że to tylko moje przypuszczenie. Po zaopatrzeniu sklepu rolniczego zdobądź od nich trochę kwasu siarkowego. Dlaczego? Lalisa Fire okrężny system do przeładunku odchodów wytwarza płynny nawóz, łącząc go z powietrzem z obór. Zaopatrzysz się w więcej nawozu i możesz nazwać swoje gospodarstwo trochę bardziej ekologicznym. Przyznawam się szczerze, że nie bardzo wiedziałem o co chodzi z tą obróbką, także postanowiłem wygooglować co to jest ten cały system Lely Sapphire. Lely Sapphire to cyrkularny system obróbki obornika służący do oddzielania i ponownego wykorzystywania przepływów związków mineralnych w gospodarstwach produkujących mleko. Niewielkie zmiany w konstrukcji podłogi rusztowej pozwolą na skuteczne rozdzielenie części stałej obornika od płynnej. Ty też możesz zarobić więcej na swoich plonach. Cleaner Tiger firmy VDW czyści ikro i kroi buraki cukrowe po oddzieleniu ich od kamieni. Abenben puszczący wydaje wszelkiego rodzaju umyte plony, które możesz następnie sprzedać po wyższych cenach, jeśli twoje gospodarstwo jest zrównoważone i spełnia wymagania rynku, nadal jest miejsce na rozwój. Czyli z tego co zrozumiałem, prawdopodobnie za przykładowo, umyte buraki dostaniemy przy sprzedaży więcej kasy, niż jakbyśmy mieli sprzedać je klasycznie. Jest to coś, nad czym warto pracować i co budować. Na 4000 m2, zarządzasz własnym centrum dystrybucyjnym pełnym regałów o dużym obciążeniu. Obsługuj wózek widłowy, aby rozładować ciężarówki przybywające do stanowisk rozładunkowych. Skorzystaj z regałów o dużym obciążeniu z miejscem na setki palet i rozpocznij dystrybucję na dużą skalę. Jeśli to nie daje satysfakcji, to co? I to jest, moi drodzy, chyba najciekawsza nowa funkcja i mechanika, która zostanie zaaplikowana do Farming Simulator 22 dzięki temu dodatkowi. Jeśli faktycznie będzie tak, jak tutaj piszą: że będziemy mogli obsługiwać ogromne centrum logistyczne oraz przyjeżdżające na załadunek i rozładunek ciężarówki, to ja nie mam słów. Oni naprawdę aplikują do Farminga rzeczy, o których marzy wielu graczy, ale o tym więcej powiem w podsumowaniu. Teraz zaprezentuję Wam zawartość owego dodatku. A więc, moi drodzy, zaprezentuję Wam jeszcze na szybko zawartość owego dodatku. Za około 35 zł będziecie sobie mogli taki dodatek kupić. Premiera, oczywiście, 30 kwietnia. Tutaj mamy pierwsze, co nam się klaruje to zbiornik kwasu siarkowego marki Lizard, jak i by innej, 2000 litrów. No i tutaj mamy wiaty. I tych wiat tutaj chyba jest najwięcej. Mamy wiatę do przechowywania pojazdów i pudeł. Otwarta szopa z przodu ze schowkiem. Wiata do przechowywania pojazdów. Otwarta przednia szopa. Przechowywanie materiałów luzem. Przechowywania korzeni, przechowywania pojazdów. Wysuwane panele słoneczne. To są prawdopodobnie te panele które będzie trzeba czyścić z pyłu. Ciekawy jestem, czy te panele, które są już w grze, też będzie można w jakiś sposób czyścić, ale wątpię. Tutaj mamy tą małą taką turbinę wiatrową. Jestem ciekawy, jak, jakie ona będzie generowała przychody. Na pewno jakiś eksperyment, właśnie związany z tymi turbinami, zrobię, bo już kiedyś robiłem, jeśli chodzi o prądotwórstwo, eksperyment. No ale jeżeli dodali dwie nowe rzeczy to trzeba będzie chyba ten eksperyment powtórzyć. Tutaj mamy strefa Leliego, czyli prawdopodobnie to co prezentowałem wam wcześniej, czyli to, to, to chodzi o ten system Leli Sapphire. Tutaj mamy bęben do prania, czyli do mycia naszych upraw. Tutaj mamy naszego sprzątającego tygrysa w tłumaczeniu oczywiście na polski. To jest ta maszyna, która ma za zadanie kroić te buraki i prawdopodobnie oddzielać je od kamieni. No i tak, no tak jak powiedziałem wcześniej, ten bęben no on ma tutaj za zadanie je wypłukać. Mamy targowisko, piekarnia, targ mleczny, targ warzywny, mamy tutaj mały automat. O, automaty będziemy mogli stawiać, też naprawdę bardzo fajna sprawa. Supermarket świeżych rolników. No to tutaj nie zwracajcie uwagi na to tłumaczenie. Fresh Farmer Supermarket jest to po prostu jakaś tam nazwa własna, dlatego takie tłumaczenie. Duży automat, no nie jest to automat, ale jest to po prostu hmm, prawdopodobnie jedna z tych hmm, użytecznych hmm, shop. Tutaj kolejna. Rynek rolników, czyli ten ryneczek, o którym pisali na blogu. Centrum dystrybucyjne, czyli tutaj mamy te boksy na ciężarówki. Mamy tutaj duży warsztat samochodowy, z tego co widzę. Big bicycle workshop, dokładnie. No i robot mający panele słoneczne. Ma nawet jakąś swoją bazę na ładowanie. Jestem ciekawy, czy on jest faktycznie elektryczny czy napędzany czymkolwiek innym, no bo z tego co widzę, to tutaj na jakiejś bazie stoi. Także to tyle, jeśli chodzi o prezentację zawartości. I przechodzimy jeszcze, moi drodzy, do małego podsumowania. Także, moi drodzy, witam w podsumowaniu tego newsowego materiału. Jak na cenę około 35 zł za ten nowy dodatek, to dostaniemy naprawdę parę ciekawych nowych mechanik do Farminga 22. Zauważcie, że na blogu wszystkie te biznesy poukładane są w kolejności od małych straganów do wielkiego centra logistycznego, co sugerować nam może po prostu to, że gdybyśmy chcieli grać od zera, to właśnie taką rekomendowaną ścieżkę rozwoju należałoby obrać. Ale każdy przecież będzie mógł kombinować jak tylko chce. Fajne jest to, że do farming'a dostajemy mechanikę dystrybucji i logistyki, bo na tym się owe DLC będzie opierało. Ale zauważcie, że farming simulator to w tym momencie już nie do końca tylko farming. Wiecie, w mojej opinii logistyka to już inna dziedzina niż rolnictwo, chociaż zdarzają się pewnie gospodarstwa, do których przyjeżdżają ciężarówki ładować jakiś towar, bo powiedzmy, że ktoś ma dużo hektara ziemniaka i sprzedaje to na markety, jednakże tutaj mamy mówione o dużym centrum logistycznym. No naprawdę jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i jak owe łańcuchy logistyczne zostaną ujęte w tym DLC. Na pewno jak owe DLC się ukaże, to nagram wam jego prezentację oraz działanie. Tak więc moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego jak tylko przekazać Wam głos. No i komentujcie, co o tym DLC uważacie. Chętnie z Wami w tym temacie podyskutuję tam pod filmem. Tak więc subskrybujcie, łapkujcie. Mówił nosur, do następnego, cześć na razie.